Cóż to za hałasy? Cóż za zamieszanie? Co takiego na rynku poznańskim się stanie? Fikają, brykają, nogi w różne strony wyrzucają. Nawet po wysokich schodach na górę wbiegają. Chyba nie chciało być ugotowane w ogromnych kociołkach. Posłuchajcie, co się stało w legendzie o poznańskich koziołkach. Pewnego jesiennego popołudnia w Poznaniu w 1551 roku miało miejsce wielkie wydarzenie. Do miasta miał przyjechać mistrz Bartłomiej Wolf z Gubina. Stworzył on zegar. Był piękny i ogromny. Miał zawisnąć na wieży ratusza w Poznaniu. Tłumy mieszkańców zbierały się na rynku. Goście zjeżdżali bryczkami. Zaszczycić obecnością miał sam wojewoda z małżonką. Szykowana była uczta ze smakowitymi daniami przez mistrza kucharskiego Gąskę. Prawie wszystko było gotowe na uroczystość. Ogromna sala ze stołem zastawionym po brzegi czekała na przyjęcie gości. Mistrz Gąska czuwał nad daniem głównym, sarnim udzicem. W przygotowaniach towarzyszył mu pomocnik Pietrek, który mimo ogromu pracy wydawał się bardzo zamyślony. Po głowie chodziła mu myśl podejrzenia prac przy zegarze. Czekał na odpowiedni moment, aby wymknąć się z kuchni. Rozejrzał się ostrożnie i już miał wychodzić, lecz nagle kucharz zlecił Pietrkowi niezwykle ważne zadanie – dokończenie pieczeni narożnie, gdyż sam chciał podejrzeć przybyłych gości. Zawiedziony chłopak zabrał się za pracę, choć myślami był na widowisku. Oczami wyobraźni widział, jak wbiega na wieżę ratuszową i ogląda wszystkie te śruby i łańcuchy, których Bartłomiej używał przy montowaniu zegara. I nagle huk, stuk wyrwał Pietrka z zadumy. Stało się najgorsze. Chłopak nie utrzymał rożna i pieczeń wpadła w ogień. Słysząc hałas, do kuchni przybiegł Gąska. Zdenerwował się ogromnie, gdyż udziec cały się spalił. Kucharz zaczął obmyślać nowy plan, który miał uratować ucztę. Wysłał chłopaka na targ. Pietrek ruszył co sił w nogach. Biegał od straganu do straganu, lecz wszystko było zamknięte. Wszyscy byli przed ratuszem. Każdy czekał, aby zobaczyć zegar. Chłopiec nie wiedział, co robić. Zaczął gnać przed siebie z nadzieją, że znajdzie sposób na uratowanie uczty. Zatrzymał się dopiero na łąkach nad brzegiem Warty. Zachwycił go widok dookoła niego. Rozglądał się oczarowany. Wtem coś usłyszał, lecz nic nie widział. I znowu wytężył wzrok i zobaczył dwa bielutkie koziołki, które pasły się na łące. Pietrek bez namysłu pobiegł w ich kierunku. Zerwał łańcuch i ruszył prosto do kuchni. Gąsce na widok koziołków oczy zaświeciły się z radości. Od razu zabrał się za przygotowania kucharskiego stanowiska. Pietrek w tym czasie miał do wykonania dwa zadania – przygotować rożen i odwiązać koziołki. Zestresowany chłopak pomylił kolejność wykonywania powierzonych zadań. Najpierw odpiął koziołki, a te wybiegły z kuchni prosto na rynek między tłum zgromadzonych mieszkańców Poznania. Pietrek ruszył w pogoń, lecz zwierzęta były szybsze. Nim zdążył się obejrzeć, te były już na gzymsie wieży ratusza. Koziołkowe beczenie rozległo się na cały rynek. Zgromadzeni skierowali wzrok ku górze i ujrzeli dwa wesołe koziołki trykające się rogami. Widok ten wszystkich niesamowicie rozbawił, w tym samego wojewodę. Dzięki temu wydarzeniu dostojni goście nie zauważyli braku głównego dania. Podczas uczty każdy wracał do historii o koziołkach. Rozbawiony wojewoda na pamiątkę tego wydarzenia zlecił mistrzowi Bartłomiejowi skonstruowanie dwóch mechanicznych koziołków, które po dzień dzisiejszy zdobią wieżę ratusza w Poznaniu.
drgając się rogami codziennie o 12 godzinie. Legenda o poznańskich koziołkach czytała dla Was Patrycja Simińska.